Internetowa telewizja upartowa Magdalena Wacław. Wczoraj mieliśmy walentynki, jest to święto zakochanych. Każdy zakochany spędził ten dzień ze swoją sympatią. Nawiązaniem do tego dnia są malowane na ceramice przez dzieci podczas feriady w ostatni dzień w Królewskim Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu aniołki, aniołki z serduszkami. Malowanie na ceramice prowadzi pani Maja Kramer. Sobie nie robimy przez cały, aha, tylko, nam tylko na gdzie, nie gdzie. Rozumiem. To macie to wrodzenie, to nie jest. Tu nie. Tylko dobrze, to łatwiej. Nawet lin! Tak. Tu nie masz mamy na nią, to nie będzie. Z nami uczestnik feriady w Kwilczu, Kajtek Lejman. Kajtek, powiedz nam, które zajęcia podobały Ci się najbardziej? Te pierwsze. A co to było? Takie zajęcia. Historia. Film, tak? Puszczamy. A malowanie na szkle? Też fajne. Też fajne, tak? A co tutaj, powiedz tutaj, możemy pokazać się do kamery? Tak? To jest twoja praca, tak? Tak. Powiedz, co tutaj jest? Aniołek. I ty go sam rysowałeś? Tak, ale trochę pomagała mi pani. No, bardzo piękna praca. I teraz co? Ta filiżaneczka i ten spodek trafią do kogo? Będzie to twoje, czy będzie to prezent dla kogoś? Będzie na kogoś prezent. Dobrze, do tego nie zdradzamy, tak? Jak dostanie ten prezent ten ktoś, to będzie bardzo zadowolony. Tak. Tak? A chciałbyś kogoś pozdrowić? No, średnio. Średnio, a może rodziców? No, tak. Tak, chcę zostawić rodziców. Bardzo dziękuję Ci za te krótkie odpowiedzi. Pięknie narysowałeś tego aniołka. Myślę, że prezent będzie się bardzo podobał. Tak, będzie podobał się. Druga uczestniczka feriady, Klaudia. Klaudia, powiedz nam, które zajęcia, które warsztaty podobały się Tobie najbardziej? No, warsztaty pokazywały Panią Kaliną. Jak spaliśmy jeszcze, jak mieliśmy jeszcze na skórkę. Aha, czyli takie bez rodziców, tak sami sobie. Z chórkiem szkolnym? Tak, i kościelnym. Aha, czyli śpiewasz? Tak, śpiewam. A dzisiejsze warsztaty, malowanie? Też mi się bardzo podobają. Możemy pokazać? Mhm. Dobra, proszę spojrzeć. Aniołek Klaudii. Bardzo pięknie wyszło wszystko.
Będzie to prezent dla kogoś, czy twoja będzie filiżaneczka? Prezent będzie na pewno. Ale nie chcę zdradzać dla kogo. Aha, dobrze. Bardzo dziękuję. Kolejny piękny aniołek należy do Kuby. Kuba, powiedz nam, które zajęcia tobie podobały się najbardziej? Najbardziej mi się podobały zajęcia komputerowe i film na historię. Czego dotyczył ten film? Był pod tytułem Bitwa pod Wiedniem. To bardzo pięknie, bardzo historycznie. Powiedz nam jeszcze, ten schodek i ta filiżaneczka będą twoje, czy dasz to komuś w prezencie? Będą na prezencie. Pozdrawiam wszystkich tu oglądających. I ten, kto jeszcze ma jakieś walentynki, niech daje temu, komu chce. Drodzy Państwo, Telewizja Opartowa gości dzisiaj w Centrum Chwileckim Kultury i Edukacji. Pani Magdalena Japońska odpowie nam na kilka pytań dotyczących feriady. Pani dyrektor, 2 tygodnie feriady za nami. Dzisiaj ostatni dzień malowania na szkle. Dzieci malują na ceramice, aniołki, serduszka, wszystko dotyczące walentynek. Proszę powiedzieć, jak te 2 tygodnie feriady minęły według Pani? Feriada odbyła się moim zdaniem bardzo udanie, ponieważ frekwencja dopisała. Mieliśmy sporo liczby dzieci w ciągu tych całych 2 tygodni. Szacunkowo ostatnio zrobiłam statystyczne wyliczenie, które mieliśmy uczestników. To dobiliśmy do 400 osób. 400 osób, dlatego mówię nie dzieci tylko, ponieważ mieliśmy również dorosłych w naszych murach i mam nadzieję, że ta liczba będzie z roku na rok wzrastała, ponieważ feriada się skończyła, a planujemy kolejne edycje. Czyli nie będzie to jednorazowe, tylko cykliczne. Tak, cykliczne. Feriada gościć będzie co roku. Mam nadzieję, że z roku na rok będziemy mogli ją rozwijać i stwarzać różnorodne możliwości. Różnorodne propozycje artystyczne, nie tylko artystyczne, ale też i kulinarne. I także mam nadzieję, że będziemy tutaj poszerzać tą naszą ofertę. A proszę powiedzieć, które z tych warsztatów przygotowanych przez Centrum Kultury i Zespół Szkół cieszyły się największą popularnością wśród młodzieży? Największą popularnością dotychczas cieszyły się te formy, które obecnie funkcjonują, tak? Gdzie są sprawdzone, natomiast nieufnie podchodzono do nowych działań. Ale mamy dzisiejszy przykład zajęć malowania na szkle, gdzie pojawiła się również grupka dzieci, która rozwija swoje pasje malarskie na porcelanie, tworząc swoje aniołki, które będą czuwały nad całorocznym rozwojem artystycznym. Bardzo dobrze. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, co ze starszym społeczeństwem naszej gminy? Czy ona też będzie mogła tutaj przyjść, zobaczyć coś podejrzeć? Oczywiście. Jak najbardziej Dom Kultury jest otwarty dla wszystkich, dla każdej grupy wiekowej. Stwarzamy naprawdę możliwości szerokie. Ludzie interesują się. Wczoraj była u mnie grupa szachistów, panów, którzy chcą również tutaj zaistnieć w naszym centrum i mam nadzieję, że już niebawem będą mogli się sprawdzić, ponieważ 14 marca, zapraszam bardzo serdecznie, odbywa się festiwal gier planszowych i strategicznych. Między innymi szachiści będą gospodarzami tutaj. Chciałabym, żeby to też była jakaś impreza sztandarowa dla Kwilcza. I to nie tylko dla mieszkańców Kwilcza, ale całego powiatu i nawet Wielkopolski. Ale pani, 14 marca, mamy 8 marca, święto kobiet, nasze święto, jak zresztą możemy sobie skromnie powiedzieć. Co z tym świętem właśnie? 8 marca, powiem szczerze, że jak obserwowałam wszystkie fora internetowe i propozycje, jest ich sporo. Ale mam nadzieję, że nasza oferta zainteresuje oczywiście jakąś grupę osób, niekoniecznie młodych, aczkolwiek zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ mamy miała okazję się realizować ferie, a teraz ludzie nieco się bardziej później urodzeni, albo nawet w środku swojego wieku i sił mogą do nas zagościć w naszych murach 8 marca na koncert Tylko Ty o godzinie 18, gdzie wystąpi zespół wokalny, Piansong, i wystąpi ze swoimi dowcipnymi anegdotami wraz ze swoimi gwarami pan Jacek Hałasik. Także proszę Państwa, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Centrum Chwileckiego na 8 marca, na 14 marca, a więcej propozycji zapewne na Facebooku oraz stronie internetowej, tak? Strony internetowej na razie nie planujemy. Będziemy mieli zakładkę na stronie gminy, natomiast największym nośnikiem w tej chwili jest Facebook i bardzo serdecznie zapraszam do obserwowania, postaramy się być na bieżąco i mam nadzieję, że będzie lajków sporo. Bardzo dziękujemy za ten krótki wywiad. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do centrum.
Dziękuję bardzo.